Witam Państwa w kolejnym odcinku. Kolejne spotkanie z panem José Antonio Ureta, wykładowcą i publicystą miesięcznika Katolicyzmo, członek Stowarzyszenia Obrony Tradycji Rodziny i Własności, z urodzenia katolik, to znaczy z chrztu, z wyboru katolik tradycyjny. I dzisiaj porozmawialibyśmy o tym, co o kapłaństwie ma być mówione na synodzie i jakie mają być propozycje. I tu na początku bym się odwołał do tej najnowszej książki arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, Trzeba ratować Kościół, której sporo na ten temat mówi arcybiskup. Między innymi dlatego, że mówił o tym sporo kardynał Miller w tym swojej deklaracji wiary. I arcybiskup Lęga, komentując to, co mówił kardynał Miller, a kardynał Miller tylko przypomniał, co jest na ten temat w katechizmie. Prawda, że kapłanami są tylko mężczyźni, i celibat obowiązuje i będzie obowiązywał. Natomiast od pewnego czasu, i w tym na synodzie, mówi się o jakichś nowych formach kapłaństwa, mówi się o żonach dla kapłanów i mówi się o kobietach, o kapłaństwie kobiet. I arcybiskup Lęga tutaj na ten temat powiedział tak, uważam, że twierdzenie, iż kobiety mogą być i kapłankami, i biskupkami, jest heretyckie. To jest absolutnie wbrew nauce Chrystusa, który wybrał tylko mężczyzn, bo jakby chciał wybrać kobiety, to na pewno by dał najlepszej kobiecie na świecie, Matce Bożej, niepokalanie poczętej, pełnej łaski, na pewno pierwszy by dał jej takie arcykapłaństwo na ziemi, a nie Piotrowi, który był tchórzem i nawet uciekał, kiedy Chrystusa ukrzyżowano. I tak, synod proponuje liczne zmiany dotyczące kapłaństwa. Arcybiskup Lęga też napisał w tej swojej książce, że to natychmiast będzie oddźwięk w Niemczech i tam od razu kapłani zaczną mieć żony. A to oczywiście się przeniesie też i na Polskę, bo jeżeli taki młody kleryk będzie wiedział, że jest wielu kapłanów z żonami, no to też będzie skłonny jeden czy drugi wybrać taką drogę. Czy mógłbym prosić o jak najwięcej informacji na temat tego, co synod ma zaproponować w tej kwestii. As profesor Kraski mentioned in the preparatory documents for the synod was proposed to ordain elder people, leaders of the community as priests, even though they are already married. Już w dokumencie przygotowawczym synodu, tak jak pan już wspominał, jest to zapisane, żeby zaproponować wypróbowanym mężom bycie kapłanami, chociaż oni mają już żony. Today's news are that the linguistic groups in which the synod was distributed, 3/4 of them approved the idea of ordaining elders as priest, married elders as priest. I dzisiejsza wiadomość jest taka, że 3/4 grup językowych na synodzie
zaaprobowało tę propozycję, żeby wyświęcać starszych żonatych liderów wspólnot. Even the Italian linguistic group, presided by Cardinal Ladaria, the prefect of the Congregation of the Doctrine of the Faith, proposed the ordination of women as deacons. I nawet przewodniczący dykasterii do spraw doktryny wiary, szef też włoskiej grupy na synodzie, powiedział, że trzeba rozważyć również diakonat dla kobiet. I fully agree with Bishop Archbishop Lenga when he says that the proposal of women being ordained is heretic. Ja się zgadzam tutaj z arcybiskupem Lengą, że wyświęcanie kobiet jest heretyckie. Technically maybe not, because had not been proclaimed as dogma of faith, but Pope John Paul II said that is irreformable doctrine. Być może z punktu widzenia technicznego nie jest to twierdzenie heretyckie, ponieważ nie jest to częścią dogmatów wiary, jednakże papież Jan Paweł II powiedział, że jest to kwestia nieodwracalna, że kapłaństwo jest tylko dla mężczyzn. So this is a scandal that in the document, preparatory documents already speak about giving official ministry to women, and the linguistic group proposed, you know, for the final document that women be ordained deacons. I jest to już bardzo skandaliczne, że takie pomysły pojawiają się na synodzie, żeby dać jakąś posługę kapłańską dla kobiet i żeby w dokumencie końcowym pojawiła się propozycja, żeby wprowadzić właśnie diakonat dla kobiet. There is another proposal in the Instrumentum Laboris. I don't know to what extent had been discussed in the aula and in the linguistic groups. Jest też jeszcze jedna propozycja. Nie wiem, do jakiego stopnia ona była dyskutowana na auli Pawła VI, gdzie się odbywa synod, i w grupach językowych. It's in number 129 of the Instrumentum Laboris, and it says the idea of separate distinguishing in the three ministries of a priest, no, as sanctifying, teaching and governing, to separate, no, and so to ordain people only with the power of sanctifying. Jest tam taka propozycja w dokumencie przygotowawczym, jest to paragraf 129, aby rozdzielić posługę kapłańską, gdzie posługa kapłańska polega na uświęcaniu, na nauczaniu i na duszpasterstwie. I dąży się tylko do tego, żeby sprowadzić kapłaństwo do coś, co uświęca. This basically is an implementation of an idea that has been proposed some decades ago of ordaining people, ordinary people of the community, just to preside the Eucharist and confess people. Jest to już tak naprawdę chęć wdrożenia starej idei, według której to liderzy wspólnot mieliby odgrywać rolę kapłanów, aby przewodniczyć Eucharystii i słuchać spowiedzi. In this way there will be no more difference between the priest and the lay people. W ten sposób nie będzie już różnicy pomiędzy kapłanem a zwykłym świeckim wiernym. The people linked with the liberation theology, no? Like Leonardo Boff, no? They said the same way the bourgeois, no, privatized the means of production and deprived the people from the means of production. The clergy has privatized the means of salvation, no, and they should be nationalized once again, giving back to the community. I tak jak liderzy teologii wyzwolenia, jak chociażby Leonardo Boff, mówią, że w wojnie klas burżuazja sprywatyzowała środki produkcji, pozbawiła masy właśnie tych środków produkcji. Tak samo, jeśli chodzi o sferę kościelną, to kler zabrał ludowi środki zbawienia i trzeba je ponownie znacjonalizować, w cudzysłowie, czyli oddać te środki zbawienia ludowi. So for him, the priest shouldn't be someone elected by the bishop and
to be a representative of Christ, but should be someone elected by the community to preside the community during the celebration of the Eucharist. Więc według Leonardo Boffa ksiądz nie powinien być wybrany przez jakiegokolwiek biskupa, wyświęcony przez biskupa, ale raczej to powinno wyglądać tak, że to wspólnota eucharystyczna wybiera sobie przewodniczącego. And because in the community most of the time there are more women than men, a woman could be elected. And Father Paulo Sus, one of the experts in the synod, he said, oh, Christ selected men because he was in a patriarchal society. But if he lived in a matriarchal society, as some of these Indian tribes are, he would have elected women as well. I jako, że w większości wspólnot katolickich dzisiaj przeważają kobiety, to należałoby rozważyć także możliwość wyboru na przewodniczącą właśnie kobietę. I ojciec Paul Suez tutaj nie pozostawia wątpliwości, mówiąc, że cóż, Pan Jezus w swojej epoce historycznej wybrał mężczyzn, ponieważ żył on w społeczeństwie patriarchalnym. Gdyby Pan Jezus żył w matriarchalnym społeczeństwie wspólnot plemiennych, to prawdopodobnie wybrałby kobiety na kapłanów. So, in reality, if all these crazy ideas are implemented, will be the destruction of priesthood. Jeżeli te wszystkie zwariowane idee zostaną wdrożone, będzie to oznaczało zniszczenie kapłaństwa. The priest will not be anymore the person who receives powers granted by Christ to the apostles in order to prolong the salvific mission of redemption. W ten sposób kapłani zostaną pozbawieni w zasadzie misji, która dała im, które były im dane przez Pana Jezusa, aby trwało to, że ludzie mogą być zbawieni, bo kapłani byli, mają władzę do tego, żeby uświęcać dusze. But will be just the president of a group in order to harmonize the different charismas and the different ministries emerging from the community itself. I będzie on tylko takim przewodniczącym, który reguluje różne charyzmaty, różne posługi, które pojawiają się spontanicznie w danej społeczności. And in the church in the West, they are prepared to accept this because today in many countries, not here in Poland, I don't know, but as I observe, it's not, but in France or in Spain, in other countries, the church, the parishes are run by women. I w zasadzie już teren jest przygotowany na to. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Ja tego nie widziałem w Polsce, ale we Francji czy w Hiszpanii parafie są już zarządzane przez kobiety. They do everything. They do the catechism, they go, they give the communion to the sick, they perform the funerals, they are present for the marriages. So the priest is only there at a part of the mass in order to consecrate. No? Co one tam robią? Prowadzą katechizację, idą z komunią świętą do chorych, są przy pogrzebach, przy ślubach, natomiast kapłan tylko odgrywa taką rolę, że no, musi dokonać przeistoczenia. So this will be the very last strike on priesthood and an experiment in the Amazon to expand it everywhere. Będzie to ostateczny cios zadany kapłaństwu i jeśli to się uda w Amazonii, to zostanie to rozpowszechnione na cały świat. There will be no difference between the Catholic Church and the Protestant churches, and so Luther would have won over the Council of Trent. I w ten sposób przeminie jakokolwiek różnica pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, a Luther zwycięży nad Soborem Trydenckim. Both in the abolition of the celibacy and in considering the priest just and someone like the others. Only that he preaches. Będzie to zarówno dotyczyło samego obalenia kapłaństwa, jak i wprowadzenia zasady, że każdy może po prostu być przewodniczącym zgromadzenia. Znaczy tak, ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga w tej książce mówi, że w całym kościele jest wielki kryzys kapłaństwa i w Polsce jest ten kryzys kapłaństwa.
który też jest kryzysem dla biskupów, że mało który kapłan, nie mówiąc o świeckich, jakby pamięta o tym, że kapłan to alter Christus. A jeżeli to jest alter Christus, tak jak mówi święty Paweł i wyjaśnia to, no to po pierwsze oczywiste, że to jest mężczyzna, oczywiste, że to jest celibat, no i że jest on narzędziem w rękach Chrystusa i ma Chrystusa naśladować aż do śmierci męczeńskiej. I ksiądz arcybiskup Lęga w tej książce mówi, że kapłani boją się krzyża, boją się męczeństwa, nawet takiego najmniejszego, że ktoś ich wyrzuci z pracy, nakrzyczy na nich, napluje na nich i stąd zaczynają być poprawni politycznie. I z tego, co pan mówi, to wynikałoby, że na synodzie już w ogóle nie rozumieją, co to znaczy kapłaństwo. And they don't understand the consequences of priesthood in the sense that they had to leave, abandon everything to follow Christ. No, it is in the Bible. They abandon everything. So they abandon also their family. No, so they were married, the apostle, except for St. John, they were married. But then when they became apostles, they abandoned their families to follow Christ. That's why the celibacy is not something that was purely disciplinary, that was implemented later on the church. It's something that is part of the priesthood, because of this identification of the priest with Christ. I też na synodzie nie wysiąka się ostatecznych konsekwencji co do kapłaństwa, ponieważ kapłan musi opuścić wszystko, włącznie ze swoją rodziną. Tak już było w Ewangelii, gdzie wszyscy apostołowie poza świętym Janem mieli już swoje żony, ale kiedy zostawali apostołami, to porzucali swoje żony i szli za Chrystusem. To oznacza, że właśnie kapłan ma naśladować Chrystusa, naśladować go aż do ostatecznych konsekwencji. What gives me hope is that I see that the young priests, they want to follow the traditional model of priest. This story of changing priesthood is the old priest who suffered the consequences of the May 68 revolution, no, and the changes in the 60s, no, and with this hippie mentality. But the young priests, no, they are opposed, no, to all this modernist, and they want to be priest as always has been in the Catholic Church. I co ważne, ja widzę wśród młodych kapłanów to pragnienie, żeby być jak najbardziej tradycyjnym kapłanem według tego modelu tradycyjnego. Jest to sprzeczne z tym, co próbowali narzucić nam po 1968 roku. Nowy model takiego kapłaństwa, gdzie w zasadzie jest to taki kapłan hippies, który nie za bardzo przejmuje się wszelkimi konsekwencjami tego, że jest kapłanem. I to wzbudza we mnie wielkie nadzieje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Laudetur Jezus Chrystus. Per omnia secula seculorum. Dziękuję.